Czy w Zielonej Górze powstanie wieża widokowa? Takie pytanie zadają sobie mieszkańcy, urzędnicy wiedzą, że powstanie i roztaczają wizję związaną z rewitalizacją wzgórz piastowskich. Wspólnie z portalem News Lubuski Radio Zielona Góra chce sprawdzić, jaki będzie widok z wieży, która ma powstać w niedalekiej odległości od Górki Tatrzańskiej. W tym celu razem z ekipą Newsa Lubuskiego udajemy się na miejsce, mamy ze sobą drona i już za chwilę zobaczycie, jaki będzie widok z tej słynnej wieży widokowej. Zapraszamy. Jesteśmy na miejscu, dotarliśmy w miejsce, w którym ma stanąć ta wieża widokowa. W tej chwili Artur i Kasia z Newsa Lubuskiego rozstawiają sprzęt, za chwilę rozpakują drona. No i będziemy lecieć w górę, żeby z wysokości 30 metrów pokazać Wam, jaka jest perspektywa wieży widokowej, co będzie z niej widać. Dobrze, a czy jakbyś mógł powiedzieć po prostu, co po kolei, w którą stronę widać? Teraz zdrowie zostawione z miejsca, gdzie ma być teoretycznie punkt widokowy wybudowany. W kierunku na miasto, na horyzoncie widzimy budynki osiedla z ulicy Ptasiej. Czy to, co praktycznie jest teraz przy samym amfiteatrze. Będziemy teraz się obkręcać w lewą stronę, czyli jedziemy w kierunku Wilkanowa, tak? Praktycznie tutaj widoki mamy tylko las. To jest mniej więcej kierunek właśnie Wilkanów. Tutaj w tym miejscu mamy kierunek Świdnica. To, co na horyzoncie teraz widzimy, to jest właśnie tam kierunek Świdnica-Ochla. Mniej więcej tutaj. To tam gdzieś powinniśmy Śnieżkę zobaczyć. Tak, tam w tym miejscu powinniśmy mieć Śnieżkę. Teraz widzimy na horyzoncie tutaj zalewy basenu tych przy Ochli i kierunek Ochli.
bezpośrednio. No i tutaj, idąc dalej w kierunku lewą stronę, zbliżamy się ku miastu i znowu widzimy tutaj Jędrzychów i wchodzimy praktycznie w centrum. No i doszliśmy 360 stopni dronem w kierunku znowu na zabudowę osiedla Ptasia. To jest wysokość 30 metrów. Tak, dokładnie mamy 30 metrów. A możemy spróbować wzlecieć na 50 metrów, bo była też taka propozycja, żeby wieża miała 50 metrów, także trochę jeszcze wyżej. Mamy równe 50 metrów w tej chwili. I z tej wysokości widać już trochę więcej zielonej góry. Tak, dokładnie tak. To akurat mamy kąt ustawiony kamery nie idealnie na wprost, więc widzimy tak mniej więcej pod kątem 30 stopni w dół. Czyli tak mniej więcej jak człowiek patrzy, tak? Idąc przed siebie. Możemy ustawić kamerę, żeby było idealnie do przodu w tej chwili, tak? I zobaczymy, co z tej perspektywy 50 metrów będziemy widzieć w okręgu 360 stopni. Tak, tu widzimy, teraz mija nam miasto Zielona Góra. Znowu kierunek Wilkanów, Świdnica. No, lasy mamy przepiękne na horyzoncie. Jesteśmy teraz praktycznie na kierunku Świdnica-Ochla. Tutaj mamy zalewę na Ochli. Jędrzychów. No i z powrotem wchodzimy do miasta. Amfiteatr widać? No, amfiteatr akurat w tym momencie nie widzimy. Powinien być, zrobiłem go w centralnym miejscu. No, mniej więcej tutaj w tym miejscu, jak pokazuje strzałka horyzontu, nie? To powinien być amfiteatr. Wieża ratusza gdzieś tam daleko? No, na horyzoncie tak. Będzie widoczne na pewno, ale to trzeba było robić na dużym przybliżeniu. Nie dobra. W życiu lornetki. Tak jest. Na człowieka. No to lądujemy. I tak to mniej więcej wygląda z tego miejsca, z miejsca, w którym ma stanąć wieża widokowa w ramach procesu rewitalizacji wzgórz piastowskich. Tak wygląda perspektywa i widok z 30 metrów i dalej z 50, gdyby wieża miała wysokość 50 metrów nad poziomem tego wzgórza, w którym w tej chwili się znajdujemy. Jak wrażenia? Czekamy na komentarze w filmikach i dzięki za uwagę, za to, że obejrzeliście ten materiał.